4 marca ponownie otworzyły się muzea i galerie sztuki, w tym Ostrowskie Jatki. Tam na mieszkańców czeka wystawa malarstwa Teresy Adamowskiej. Teresa Adamowska, bohaterka naszej wystawy Spójrz na nią, jest malarką, która może być głównie znana tutaj ludziom z Ostrowi z tego, że przez wiele lat uczyła w liceum plastycznym w Łomży, a też z Ostrowi sporo jest osób, które się w tym liceum uczyły, więc jest to wieloletni pedagog, ukończyła studia w Toruniu malarskie. No i przede wszystkim zajmuje się portretem. Maluje też pejzaże, ale my akurat w Jatkach gościmy jej portrety i to portrety kobiece właśnie. Bardzo często bohaterką jest ona sama. Mamy sporo autoportretów, mamy też portrety córki, ale oprócz tego pojawiają się też portrety kobiet, które narodziły się po prostu w wyobraźni autorki. Mamy też portrety, dwa portrety kobiet, które zasłużyły się na przykład dla Łomży, które były w Łomży znanymi postaciami. Takim portretem jest na przykład pani Donata wypożyczona z muzeum w Łomży. No, mamy sporo tutaj ciekawych bohaterek. Prace artystyczne Teresy Adamowskiej prezentowane były na ponad 30 wystawach indywidualnych oraz ponad 50 ekspozycjach zbiorowych. Malarka brała również udział w ogólnopolskich i międzynarodowych plenerach. Na swoim koncie ma też liczne nagrody i wyróżnienia w dziedzinie malarstwa, rysunku i tkaniny artystycznej. No, jej styl malarski bardzo mocno czerpie z takiego klasycznego XIX-wiecznego malarstwa polskiego. Nawet wystawę zamyka taki obraz, na którym ona jest przedstawiona razem z grupą takich swoich mistrzów XIX-wiecznych. Chełmoński, Malczewski. No, mnóstwo nazwisk z Wyspiański możemy tam na tym obrazie odnaleźć, więc zdecydowanie taki warsztat malarski jest dla Teresy Adamowskiej ważny i fani i fanki takiego malarstwa właśnie z wysokiej klasy warsztatem mogą na pewno tutaj mieć frajdę na tej wystawie. Piękne obrazy Teresy Adamowskiej można oglądać do 23 maja. Jatki otwarte są codziennie, prócz śród, od godziny 13 do 19. A następną artystką, której prace pod koniec maja zagoszczą w Ostrowskiej Galerii, będzie Gabriela Cichowska, ilustratorka m.in. książek dla dzieci i młodzieży.